Wow. Rureczka. Maturzysta Patryk Słupiński próbuje zapomnieć o śmierci mamy. Pod nieobecność ojca chłopak zorganizował w domu imprezę. Dziewczynie Patryka, Klaudii, nie spodobał się ten pomysł, jednak postanowiła przyjść i sprawdzić, co dzieje się z jej chłopakiem. Bardzo się o niego martwi. Patryk, Klaudia przyszła. Cześć, Patryk. Cześć, złotko, hej. Fajnie, że wpadłaś. Nie chciałam cię zostać z twoimi kumplami. Ale są też dziewczyny. Tak jesteś kochana, daj buziaka. Patryk, ty jesteś totalnie pijany. No nie, no przesadzasz. Laski, przyniosłeś się alko? Nie. No to spoko, bo w barku starych Patryka jest tyle, że na pewno nam starczy na cały wieczór. Spokojnie, nie znasz naszych granic. Panie, a wiecie, że za spóźnienie się są karne driny. Chodźcie do środka. Tak jest. Proszę bardzo. Zobaczcie, co tu się dzieje. To jest impreza. To dobrze, to mi się podoba. Nie. To co, panie? Nie wierzę. Do dna. Dzięki. No nie, no. Ja też spasuję. Co wy świrujecie? Panie, to jest twojej mamy? Tak. Nie, ej, co ty robisz? Odłóż to. Nie. Możesz być bez problemu. Patryk, co ty wyprawiasz? Patryk, to też jest twojej mamy? Jej pięknie pachną, mogę? Jest twój, wiesz. Dziękuję. Musimy iść porozmawiać. Możesz mi powiedzieć, co ty wyprawiasz? No co, po raz pierwszy od 2 tygodni dobrze się bawię. Przestań się tak zachowywać. A ty nie możesz trochę wyluzować? Nie możesz zachowywać się tak jak inne laski? Patryk, nie mogę, bo mi na tobie zależy. I co, według ciebie teraz powinienem się użalać nad sobą i płakać? Nie, ale nie powinieneś udawać, że wszystko jest spoko. Przykro mi, że nie spełniam twoich oczekiwań. Patryk, tu naprawdę nie chodzi o mnie. Właśnie, że chodzi o ciebie. Teraz to widzę. Ty byś chciała, żebym ja się położył i użalał nad sobą, tak? A ty będziesz mnie pocieszać. Byłabyś wtedy bardzo szczęśliwa. Wspaniała i cudowna Klaudia. Uratowała biednego półsierotę Patryka. Sorry, ale tak nie będzie. To nie jest fair. Nie fair jest to, że od dłuższego czasu myślisz tylko o sobie. Przychodzisz tutaj i przypominasz mi o śmierci mojej matki. Kiedy ja staram, dokładam wszystkich sił, żeby o tym zapomnieć. Co najlepiej sobie iść. Naprawdę chcesz, żebym sobie poszła? Tak, chcę tego. Patryk, wspaniała impreza. Ej, co to ma być? Co tu się dzieje? Nie widać? Zrywam z Klaudią. Okej, mam tego dość. Wiesz co, Patryk, naprawdę już przeginasz. Klaudia! Patryk, jak już się pozbyłeś Klaudii, to może pójdziemy do twojego pokoju. Przestań, pachniesz jak moja matka. Nie wierzę w to, że Patryk właśnie ze mną zerwał. I jeszcze na moich oczach obciskiwał się z tamtą laską. To, co on wyprawia, to jest jakiś koszmar.